Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Kubisz i reprezentuję Instytut Spraw Obywatelskich, który zorganizował dzisiejszą debatę na temat raportu opracowanego przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Tytuł raportu to Lasy do spalenia, prawdziwa cena bioenergii. Jest z nami współautor raportu Michał Kolbusz. Gościmy też pana Rafała Szeflera, dyrektora Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego oraz pana doktora Wojciecha Cichego z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Centrum Technologii Drewna, przepraszam, oraz Pawła Boskiego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Rozpoczniemy od prezentacji raportu. Prezentację przedstawi pan Michał Kolbusz z pracowni. Dzień dobry. Nazywam się Michał Kolbusz, pracuję w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i bardzo chciałbym podziękować za możliwość bycia tutaj, przedstawienia tego, co znaleźliśmy w naszym raporcie, a później debaty, która się zapowiada bardzo ciekawie. Mam mało czasu, więc szybko powiem o tym najważniejszych znaleziskach naszego raportu, ale na początku dlaczego ten raport w ogóle powstał. Powstał dlatego, że od wielu lat dochodzą słuchy, czy mamy coraz więcej informacji na ten temat, że transformacja energetyczna na świecie, w Europie, na odnawialne źródła energii może nie wygląda dokładnie tak, jak większości z nas się wydaje, że to nie jest tylko fotowoltaika, to nie są wielkie turbiny wiatrowe czy hydroelektrownie, ale tak naprawdę głównym źródłem energii odnawialnej jest co innego. Głównym źródłem energii odnawialnej w Europie i w Polsce jest tak naprawdę bioenergia ze spalania biomasy, biopaliw, biogazów. Może większość osób wyobraża sobie bioenergię jako taki romantyczny kominek w domu, ale tak naprawdę sprawa wygląda trochę inaczej. Na świecie powstało dosyć dużo przez ostatnie kilkanaście lat dużych po prostu elektrowni i zakładów energetycznych, które produkują ciepło ze spalania biomasy. Na zdjęciu, które Państwo widzą, jest największa tego typu jednostka na świecie, elektrownia Drax w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym planie widać hałdę węgla, ale obok są takie silosy na biomasę, która spala ich, ta elektrownia spala kilka milionów ton rocznie. I to, co chcieliśmy w naszym raporcie pokazać, przede wszystkim, że energia odnawialna to w większości, stety czy niestety, o tym pewnie będziemy rozmawiać, to jest biomasa, nie fotowoltaika, nie farmy wiatrowe i nie pochodzi przede wszystkim z drewna spalanego w kominków, tylko pochodzi w dużej mierze z takich ogromnych zakładów energetycznych. I to ma swoją cenę, bioenergia. Od 20, może 30 lat na świecie jest to bardzo prężny dział energii, który się rozwija. Niesie to za sobą dosyć poważne skutki dla przyrody. W pierwszej części naszego raportu, ponieważ on się dzieli na część przyrodniczo-klimatyczną, następnie na gospodarczą, a w trzeciej kolejności na prawną, chcieliśmy pokazać to, jak źle skonstruowane przepisy mówiące o mobilizacji tego odnawialnego źródła energii, jakie mogą mieć ze sobą konsekwencje. Na przykład taką konsekwencją jest wycinanie lasów deszczowych na Borneo pod produkcję między innymi biopaliw. Mamy też przykłady z Ameryki Północnej. Na zdjęciu, które Państwo widzą, jest największy w Ameryce zakład peletowania należący do firmy Enviva, która wycina ogromne hektary lasów podmokłych południa Stanów Zjednoczonych. Rocznie obecnie prowadzi wycinki na 20 tysiącach hektarów lasu, głównie spala takie duże kłody, jak to widać. I pelet produkowany z tych drzew w dużej mierze trafia do Europy i jest klasyfikowany jako odnawialne źródło energii.
odnawialne, jak nieodnawialne. No, drzewa odrastają, niestety zostało też niedawno zbadane, czy tam udowodnione, że funkcjonowanie tych zakładów peletowania na południu Stanów Zjednoczonych doprowadziło do spadku netto powierzchni lasów. Są też niestety przykłady z Europy. Tutaj jest zakład peletowania firmy Granul w Estonii. Oni też w dużej mierze używają drewna, które możemy określić jako wysokiej jakości drewno tartaczne, które mogłoby iść na inne trwałe produkty. Co my mamy? To jest niestety przykład, który nie mogę powiedzieć z jakiej strony, ale znalazłem go na stronie producenta biomasy z północno-wschodniej Polski. Jest to przykład sprzed kilku ostatnich lat, więc może już nie jest aktualny, ale jednak w Polsce przynajmniej jest, nie wiem, nie znamy zupełnie skali, ale może się zdarzyć, że lepszej jakości drewno też trafia do jako biomasa energetyczna. Dobrze. I żebyśmy mieli trochę jasność, o czym chcieliśmy mówić w tym raporcie i musieliśmy trochę mieszać terminami, to znaczy biomasa drzewna, biomasa leśna, one są bardzo często używane zamiennie. Biomasa drzewna, czyli biomasa podchodząca ze szczątków czy drewna drzew i krzewów, ale biomasa drzewna może być pochodzić z rolnictwa, może pochodzić z lasów, może to być też biomasa odpadowa. To, o czym nasz raport stara się traktować i znajdować na to informacje, jest biomasa leśna, czyli biomasa, która pierwotnie pochodzi z lasów, może później być też przetworzona. Myślę, że to będzie też temat naszej debaty. I chcieliśmy pokazać, jaki wpływ może mieć pozyskiwanie i spalanie tego typu biomasy, czyli drewna w niektórych miejscach świata, w większości na przykład w Europie odpadów pozrębowych, jakichś gałęzi, karp, na klimat i na bioróżnorodność. Zebraliśmy, może to nie jest takie ważne, zebraliśmy w pierwszej części raportu informacje i wiedzę naukową, która się pojawiła na przestrzeni ostatnich lat. Bo proszę Państwa, jak ja jeszcze kilkanaście lat temu studiowałem ochronę środowiska, to bioenergia, czyli energia powstała ze spalania biomasy czy drewna, była uważana bez dwóch zdań za przyjazną środowisku, nieemisyjną energię. Kiedy bardzo mocno zaczął rozwijać się przemysł bioenergii, nowe dostawy zaczęły trafiać do energetyki, powstawać nowe zakłady, to okazało się, że jednak to wiąże się w wielu przypadkach ze zniszczeniem przyrody, czyli nie jest taka przyjazna przyrodzie, a naukowcy zaczęli też badać, czy rzeczywiście jest przyjazna dla klimatu, czy naprawdę jest zeroemisyjna. I my w pierwszej części naszego raportu zebraliśmy dane naukowe czy opinie naukowców na ten temat. Mamy tutaj, przerobiliśmy z opracowania Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej taki skomplikowany wykres, który ma pokazać to, czy biomasa leśna, bo mówię teraz o biomasie leśnej, czyli taka, która pochodzi pierwotnie z lasu, jest przyjazna dla klimatu. Jeszcze do dzisiaj można się spotkać wiele opinii, że no przecież rośliny rosną, absorbują dwutlenek węgla, więc ten dwutlenek węgla, który pochodzi ze spalania tego typu paliwa, tak naprawdę netto to wychodzi zero. Kiedy przez ostatnie przynajmniej kilka lat naukowcy zaczęli badać i modelować to, czy dwutlenek węgla powstały ze spalania rzeczywiście netto go nie ma, to większość doszło do to sprawa zaczęła się komplikować, czyli zależy, skąd pochodzi ta biomasa, gdzie była przetransportowana, jak została zużyta. I naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej, na których zrobili taką metaanalizę wpływu biomasy pochodzenia leśnego na klimat i na przyrodę, pokusili się o zestawienie tych danych i przedstawienie, jakie formy biomasy są dla klimatu szkodliwe, a jakie mogą być pozytywne. I na grafice, która jest przedstawiona, jest takie porównanie. Są trzy kolumny, które mówią o korzyściach mitygacyjnych. Myślę, że to będzie ważne, więc chwilkę o tym powiem. Korzyści mitygacyjne. W krótkim okresie czasu, do 10 lat,
w średnim okresie czasu do 50 i w długim okresie czasu do 100-leci. Kolory pokazują, te, które są bardziej czerwone, mówią o tym, że zastępowanie paliw kopalnych biomasą leśną przyniesie wyższe emisje. Na przykład dlatego, że po prostu jest ta biomasa bardziej, mniej kaloryczna. Żółte pole to jest, czy zamieniamy paliwa kopalne na biomasę, czy nie, to nie ma różnicy, a zielone to są pozytywne efekty. I tutaj jest dosyć rozbudowany ta tabela, jednak to, co najważniejsze chciałbym powiedzieć, że zamiana paliw kopalnych na biomasę przynosi korzyści mitygacyjne, ale dopiero bardzo późno. Jak ocenili naukowcy z GRC, to jest ten lewy górny róg, gdzie tutaj mamy dużo czerwieni. Jeśli byśmy chcieli węgiel, gaz czy zastępować drewnem czy odpadami pozrębowymi, jeśli drewnem z lasu, to będziemy mieli przez kilkadziesiąt lat wyższe emisje, więc do osiągnięcia naszych celów klimatycznych czy neutralności klimatycznej to jest za wiele. Jeśli weźmiemy odpady pozrębowe, to wychodzi mniej więcej, przepraszam, muszę cofnąć, wychodzi mniej więcej, że to jest porównywalne emisje. Dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym, kilkadziesiąt lat, 100 lat, zastępowanie paliw kopalnych biomasą przynosi korzyści mitygacyjne. Dlatego, że jeśli powiedzmy pobierzemy czy spalimy drewno z drzew, które rosły kilkadziesiąt lat, to logiczne jest, że zaabsorbowanie tego dwutlenku węgla, który powstał, musi zająć dosyć długo. Nie występuje to od razu. To, co jeszcze chcieliśmy mówić, znaczy powiedzieliśmy w tej naszej, naszym raporcie na początku, to jest jeszcze wpływ na bioróżnorodność, ponieważ przemysł bioenergii, który się mocno rozwija, jest, powiem tak kolokwialnie, bardzo łakomy. Można by tak naprawdę wrzucić prawie wszystko, co w lesie jest, jeśli by na to pozwolić, więc uznaje się i obserwuje się w wielu miejscach świata, że rosnący rynek bioenergii daje dodatkową presję na lasy. Mamy gospodarkę leśną, która na tradycyjną, tak to nazwę, która ma swoją presję na lasy. Nie będę teraz dyskutował, jaka ta presja jest, ale jeśli mamy dodatkowo chcemy produkować bioenergię, to często się praktyką jest to, że ten materiał, te szczątki drzew czy drewno, które by pozostały, ponieważ nie nadają się do przerobu tartacznego, są zabierane, ponieważ jeszcze je można by spalić. I to zmniejsza ilość, tak na przykład bardzo kluczowego dla bioróżnorodności, martwego drewna i ma też inne konsekwencje dla bioróżnorodności. No na przykład może brakować drzew dziuplastych, dużych przewróconych drzew, które stwarzają różne nisze ekologiczne, gdzie mogą zagrożone gatunki sobie żyć. Ponieważ bioenergia daje dodatkową możliwość wyciągnięcia materiału drzewnego, który może mógłby zostać, jeśli tej bioenergii by nie było. A w tym momencie, jak podaje Europejska Agencja Środowiska, dla obszarów Natura 2000 w Polsce i w Europie gospodarka leśna jest głównym powodem spadku jakości jakości tych siedlisk i boimy się, że rosnący rynek bioenergii tylko zintensyfikuje gospodarkę leśną, może tak się stać, na świecie się tak dzieje, pytanie czy dzieje się tak w Polsce i będzie dodatkowym zagrożeniem dla bioróżnorodności. Szybciutko powiem o kolejnym takim skomplikowanym tutaj wykresie, ale można go bardzo szybko jednak wyjaśnić, o co nam dwie ważne rzeczy. Naukowcy, to opracowanie, na którym dosyć mocno bazowaliśmy, czyli opracowanie Wspólnego Centrum Badawczego o wykorzystaniu biomasy drzewnej w energetyce, zbadało scenariusze, co wyciągamy z tego lasu i jaki to ma wpływ na bioróżnorodność i na klimat, czy to są kłody, czy to są odpady pozrębowe, czy to jest karpina, ale też w zależności od tego, czy w lasach liściastych, czy lasach iglastych, czy w strefie borealnej, czy w strefie bardziej umiarkowanej.
I tak można by to tak podsumować, że jeśli wcześniej pokazywałem Państwu zdjęcia z Ameryki Północnej, gdzie firma Enviva kłody tartaczne przerabia na pelet, to jest to scenariusz, który Wspólne Centrum Badawcze, on jest w prawym dolnym rogu tutaj, to jest taka jedynka, ma wysokie zagrożenie dla bioróżnorodności, high risk, korzyść mitygacyjna może być dopiero w długim gdzieś tam horyzoncie czasowym, dlatego jest na czerwono. Tak samo usuwanie 8 i 9 to jest usuwanie karpiny. Wrócę, bo jednak trzeba powiedzieć, że są formy biomasy leśnej, które Wspólne Centrum Badawcze określiło jako okej dla przyrody, okej dla klimatu. Trzeba o tym powiedzieć. Jest tutaj bardzo dużo cyfr, ale większość tych cyfr to mówi o przekształcaniu lasów w celu produkcji bioenergii, a ja chciałem teraz powiedzieć o surowcu drzewnym, bo głównie skupialiśmy się na surowcu drzewnym. Ta piątka, która jest w lewym górnym rogu, czyli jest dla lasów neutralne lub nawet trochę pozytywne wpływ dla bioróżnorodności i przynosi korzyści mitygacyjne w krótkim okresie, to jest według naukowców GRC pozyskiwanie drobnych pozostałości zrębowych do poziomu 40%. To znaczy zostawiamy kłody, zostawiamy duże stojące drzewa, a drobne pozostałości, tak jak Państwo wcześniej widzieli gdzieś na zdjęciu, tak zwaną może gałęziówkę, do 40% i pozostawiamy też kłody. Jeśli tak robimy, mamy taki surowiec, to może to być ok dla lasów. Pytanie, czy jest w stanie coś takiego zaspokoić popyt na biomasę rosnący. Dobrze, więc pierwsza część naszego raportu to było zebranie literatury na temat klimatu, wpływy biomasy leśnej na temat klimatu i na bioróżnorodność. Może tak jeszcze zanim przejdę do gospodarki, to powiem, bo w naszym raporcie to się nie znalazło, bo to są nowe dane. Międzynarodowy Zespół do Spraw Klimatu, tak zwany IPCC, w 6 raporcie wycofał opinię, że zastępowanie węgla biomasą drzewną przyniesie korzyści mitygacyjne. Jeszcze 20 lat temu było to promowane przez IPCC, wiedza naukowa się zmieniła przez ostatnie 20 lat i teraz najważniejsza organizacja mówiąca o klimacie nie poleca zastępowania paliw kopalnych biomasą drzewną. W drugiej części nasz raport, ponieważ na początku zobaczyliśmy wieści z wielu miejsc świata, że rosnący sektor bioenergii często ma negatywny wpływ na lasy, znikają lasy deszczowe, lasy Ameryki Północnej, więc chcieliśmy się dowiedzieć, czy coś takie zagrożenie może być też w Polsce. I chyba jako pierwsi zebraliśmy dane na ten temat, jak było możliwe, jak rozwija się u nas sektor bioenergii, ile pozyskuje się biomasy leśnej, ile się spala. Niestety napotkaliśmy na wiele trudności, żeby te dane znaleźć. Wiele opracowań podaje niektóre sprzeczne, niektóre dane różniące się mocno od siebie, ale postaraliśmy się zebrać to, co mogliśmy. Więc proszę Państwa, u nas tak jak na wreszcie świata sektor bioenergii się dosyć mocno rozwinął dzięki dyrektywie RED z 2009 roku, która mówi o promowaniu tego typu energii, praktycznie nie nakładając też żadnych obostrzeń, w jaki sposób ona ma być produkowana i skąd się ma brać surowiec. I jeszcze 14-16 lat temu w polskiej energetyce zużywało się 35 tysięcy metrów sześciennych drewna. Dzisiaj według GUS zużywa się 5 milionów metrów sześciennych drewna w samej energetyce. Najwięcej drewna na potrzeby energii cały czas to są indywidualne gospodarstwa domowe, około 11 milionów metrów sześciennych. Tak jak tutaj widać, 47% biomasy drzewnej idzie do gospodarstw domowych, w tym momencie 21% do energetyki, 22% zużywa przemysł drzewny i papierniczy na potrzeby produkcji energii swoje, 9% rolnictwo.
Kiedyś ta energetyka prawie nie występowała, ale dyrektywa RED to zmieniła. Według teraz ten wykres, który jest tu pokazany, to nie jest nasza nomenklatura, to jest nomenklatura Agencji Rynku Energii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć, jak wygląda miks energetyczny w Polsce, to znaczy ile energii odnawialnej jest z biomasy, a ile z innych źródeł energii, ponieważ w Europie 60% energii odnawialnej to jest biomasa różnego pochodzenia. Chcieliśmy zbadać, jak to jest w Polsce. I według Agencji Rynku Energii, oni mają taki bardzo nieprecyzyjny termin, 52% energii pierwotnej odnawialnej to jest drewno. To oczywiście nie jest tylko drewno, to są odpady, to są trociny, ale no jest taki niefortunny termin. Niestety nie wiemy, jak to 52% się dzieli, czy to jest biomasa pochodzenia prosto z lasu, czy może odpady z przetwórstwa drewna, tego nie wiemy. Czyli połowa energii odnawialnej w Polsce jest produkowana z tak zwanego drewna, czyli z biomasy drzewnej. Żeby zaspokoić rosnący apetyt polskiego rynku bioenergii, sprowadza się coraz więcej biomasy drzewnej z zagranicy. Myślę, że to będzie też ciekawie o tym dzisiaj podyskutować, ponieważ od 2012 roku większość biomasy drzewnej na cele energetyczne Polska sprowadza z Białorusi. W tym momencie jest embargo. Prawie 70% w roku 2000 pochodziło z Białorusi, około 2 milionów ton, 10% to było z Ukrainy. Więc teraz widzimy, że jak mamy sytuację wojenną, z Białorusi już nie importujemy biomasy drzewnej, z Ukrainy prawdopodobnie też przestaniemy, więc odpadnie nam jakieś 80% importu. Dobrze. Nasz import w Polsce, to co znaleźliśmy takie informacje, import, czyli te 2,2 miliona ton w 2020 roku zaspokaja 15% zapotrzebowania, więc chcieliśmy zadać sobie pytanie w takim razie, skąd pochodzi reszta? I tutaj natrafiliśmy na bardzo duże problemy, żeby znaleźć na to odpowiedź. Niestety najnowsze opracowanie na ten temat było z 2010 roku, które bazowało na danych z 2006 roku. A nie, że poszliśmy po prostu po łatwości musieliśmy wziąć co jest, bo pytaliśmy w różnych formach dostępu do informacji publicznej, też przez interpelacje poselskie, pytaliśmy Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Regulacji Energetyki, Lasy Państwowe, Główny Urząd Statystyczny. Chcieliśmy się dowiedzieć, ile bezpośrednio z lasów trafia drewna do energetyki, czy w ogóle do spalenia. Nie znaleźliśmy na to odpowiedź, więc musieliśmy się pokusić o kalkulację Ministerstwa Gospodarki. To też jest ważny wątek, ponieważ on pokazuje taki bałagan w monitoringu tego typu biomasy. Ministerstwo Gospodarki musiało spróbować policzyć źródła pochodzenia biomasy drzewnej, ponieważ Polska realizuje plan promowania i rozwijania źródeł odnawialnych. Musieliśmy taki plan przygotować na lata 2010-2020 i co dwa lata raportować Komisji Europejskiej, jak nam idą postępy. I Ministerstwo Gospodarki razem z Instytutem Technologii Drewna i Lasami Państwowymi na 2006 rok policzyło, że w tamtym czasie około 54% biomasy drzewnej, które trafiało do energetyki, pochodziło bezpośrednio z lasów, 30% z przemysłu drzewnego, 9% z gospodarowania terenami zielonymi, a 7% z zadrzewień. Czyli to 54% to według, na tamte dane to miało być 12,5 miliona metrów sześciennych biomasy, całkiem sporo. Nowych danych nie ma i niestety Ministerstwo Gospodarki i Klimatu, które musi co dwa lata składać raporty, jak nam idzie z produkcją OZE, pisze, nie wiemy, skąd pochodzi ta biomasa. To jest... Nie wiemy, skąd pochodzi, a dla nas jest ważne.
Tak, bo jak mówiliśmy wcześniej, a o tym mówiła też nasza pierwsza część raportu, że musimy postawić jasną granicę pomiędzy tymi rodzajami biomasy leśnej, które według obecnej wiedzy naukowej są w porządku, powiedzmy tak, dla klimatu i dla bioróżnorodności, czyli odpady z przetwórstwa drewna, drewno pokonsumpcyjne, a obecna wiedza naukowa mówi, że biomasa leśna bezpośrednio trafiająca z lasów do bioenergetyki jest szkodliwa dla klimatu i szkodliwa dla bioróżnorodności. Chcieliśmy się dowiedzieć, ile trafia, niestety nie znaleźliśmy tego, więc musieliśmy też próbować szacować. Wiemy, że rośnie pozyskania drewna opałowego, jest to biomasa leśna, tak zwana pierwotna, rośnie sprzedaż pozostałości pozrębowych. W tamtym roku dyrektor generalny Lasów Państwowych wydał takie rozporządzenie, jakie sortymenty mogą trafić do produkcji bioenergii. Na tej podstawie my szacujemy, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka jest tego skala, że obecnie przynajmniej 7,5 miliona metrów sześciennych drewna i biomasy, bo tu już łącznie z drewnem opałowym, trafia do spalenia. To może pominę. Czyli na pewno obserwujemy to, że ilość biomasy leśnej rośnie, spalana w energetyce. Podejrzewamy, że w takim razie rośnie pozyskanie w lasach, jednak ponieważ eksport nie rośnie aż tak szybko, to znaczy jest tylko w stanie 15% zaspokoić naszego dzisiejszego zapotrzebowania. Dodatkowo nasz rząd w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu chciałby, żeby do 2030 roku pozyskanie biomasy wzrosło jeszcze o 56%, wskazując, że prawdopodobnie 80% to będzie biomasa drzewna. Jednak w tym ambitnym planie nie mówi dokładnie, skąd ta biomasa ma pochodzić. Więc jest możliwość, że będziemy tej biomasy pozyskać więcej, możliwe, że presja na lasy będzie jeszcze większa, ale nie wiemy, jak duża. I tak szukając po różnych danych, czy GUS, czy Agencja Rynku Energii, czy Ministerstwo Klimatu, chcieliśmy się dowiedzieć, ile rzeczywiście się tej biomasy pozyskuje. Nie mogliśmy tego znaleźć, ale znaleźliśmy też różne dziwne prognozy i dziwne dane. Na przykład, myślę, że to może być też jakaś coś, o czym może z panami podyskutujemy. W Krajowym Planie Rozliczeń na Rzecz Leśnictwa to jest taki dokument, który Polska przygotowuje, żeby móc policzyć, ile polskie lasy pochłaniają dwutlenku węgla. Ministerstwo Klimatu prognozuje, że do 2025 roku Polska nie będzie pozyskiwać żadnej biomasy leśnej na cele energetyczne z tak zwane pozyskania drewna energetycznego. To jest prognoza Ministerstwa Klimatu. Chociaż pozyskanie sortymentów opałowych powoli rośnie, to ministerstwo stwierdziło, że za 5 lat to sięgnie zero i nie wiemy, jak to ma się do planów rządowych, że mamy mieć nowe moce zainstalowane, ma rosnąć pozyskanie. Jest to i taki dokument został przedłożony Komisji Europejskiej. Bardzo to jest dla nas ciekawe. Dlaczego też z tym spadkiem pozyskania, prognozowanym spadkiem pozyskania, a rzeczywistym wzrostem wiąże się takie zjawisko? Polskie lasy pochłaniają od wielu lat co roku coraz mniej dwutlenku węgla. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby utrzymać jednak stały poziom pochłaniania, a najlepiej, żeby ten poziom pochłaniania rosnął. Główną przyczyną jest starzenie się drzewostanów, to znaczy, że lasy w Polsce, drzewostany są coraz starsze i przez to pochłaniają mniej dwutlenku węgla.
Jednak nie można wykluczyć też tego, że rosnąca ilość pozyskiwanego drewna na cele energetyczne i pozyskania w ogóle też się przyczynia do tego, że spada ilość pochłaniania dwutlenku węgla, bo tak to jest liczone. Im więcej wyciągamy drewna z lasów, tym obniżamy pochłanianie, a jeśli wyciągamy drewno na cele energetyczne, to ono ma jakby najcięższy czynnik obniżający to pochłanianie. I w tym momencie jest dosyć alarmująca moim zdaniem sytuacja, że polskie lasy, które zajmują 30% powierzchni kraju, absorbują 5% krajowych emisji CO2. I jeśli trend się utrzyma, który jest pokazany przez COBiZE, jest pokazany przez Krajowy Plan Rozliczeń, to możliwe, że w tej dekadzie polskie lasy staną się emitentem netto dwutlenku węgla. Będą więcej wytwarzać dwutlenku węgla, niż go absorbować. Podsumowanie. Dobrze, to na samym ostatni to będzie slajd, który chciałem podsumować wnioski z naszego raportu i pewnie przejdziemy do pytań i do debaty. Jest to, że w Polsce zużycie biomasy drzewnej na cele energetyczne przez 15 lat wzrosło 140 razy, z 35 tysięcy do 5 milionów metrów sześciennych według GUS. Wiąże się to z wzrostem pozyskania sortymentów na cele energetyczne. Jakim to do końca tego nie wiemy. W tej dekadzie planuje się dalszy rozwój sektora bioenergii, więc zakładamy, że to pozyskanie drewna będzie jeszcze większe. Drewna na cele energetyczne czy biomasy. Niestety to, co pokazał nasz raport, to mamy brak dobrego systemu monitorowania, skąd pochodzi biomasa, ponieważ prawo mówi tylko, nie rozdziela biomasy na źródła pochodzenia, więc nie możemy ocenić, czy nasz sektor bioenergii oparty w dużej mierze na biomasie pochodzenia leśnego, czy bezpośrednio, czy odpadach, czy jest zagrożeniem dla lasów, czy nie jest. Nie możemy teraz odpowiedzieć na to pytanie tak dobrze. I nasz raport pokazuje w pierwszej części, że biomasa przeznaczona bezpośrednio z lasów do spalenia ma negatywny wpływ na klimat i na przyrodę. A o tym, co należy zrobić, to może będę mówił o debacie. Bardzo dziękuję Państwu. Raport cały jest dostępny na stronie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Jest to dosyć długie opracowanie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam, można go ściągnąć. Jutro będzie też w wersji angielskiej dostępny. Dziękuję Państwu. Dziękuję za prezentację. Czy mamy jakieś pytania z sali? Zachęcam też uczestników online do zadawania pytań w dziale Q&A. Na razie pytań z sali nie widzę, z internetu też nie, więc może pierwsze do pana Michała. Jakie były te główne trudności w pracy nad raportem? Główne trudności w pracy nad raportem były takie, że instytucje publiczne, które powinny zbierać dane o nośnikach energii w Polsce, udziale energii odnawialnej, nie dysponują danymi na temat tego, ile biomasy, skąd pochodzi tak naprawdę biomasa drzewna, jak ona jest klasyfikowana. Problem najprawdopodobniej stwarza polskie prawo, które po prostu mówi o takiej definicji biomasa i go na żadne i go nie uszczegóławia. Jednak no, jest to duży problem i ten problem, że w wielu opracowaniach produkowanych przez instytucje publiczne znajdywaliśmy sprzeczne dane na temat pozyskania i konsumpcji. Na przykład no, najlepsze Ministerstwo Klimatu w opracowaniu razem z Agencją Rynku Energii mówi o jednych liczbach pozyskania drewna na cele opałowe. W Krajowym Planie do Rozliczeń przygotowanym przez to samo ministerstwo są różne dane, więc panuje w tym momencie duży bałagan. Rozumiem. Dla mnie w tym raporcie chyba jedną z bardziej uderzających rzeczy było to, że od czasu wejścia Polski do Unii zużycie tej biomasy drzewnej na cele energetyczne wzrosło właśnie 140 razy. To niesamowite. Również dodatkowo w kontekście tego, że to, na co wskazał raport, że do końca jednak nie wiemy, co jest spalane, przez kogo, gdzie,
a wydaje się, że to jest dosyć istotny zasób Polski. To jest to, co mnie uderzyło. A teraz pytanie do panów, może zaczniemy od pana Rafała. Co panów uderzyło, czy zarezonowało mocno w tym raporcie? Dzień dobry, Rafał Szefler. Ja przyznam szczerze, że cyfry pokazywane tutaj przez pana Michała są szokujące, ale nie do końca, to znaczy nie jestem pewien wszystkich tych danych, tak? 140 razy wzrosło zużycie biomasy według GUS. Ja byłbym bardzo ciekaw, co GUS wlicza do biomasy. Nie chce mi się wierzyć i trudno mi uwierzyć w to, że przeznaczono do spalenia 7,5 miliona metrów sześciennych drewna w 2019 roku. Takie były dane. Gdybyśmy literalnie brali tą cyfrę, to najzwyczajniej w świecie zabrakłoby drewna do produkcji. Po prostu by część zakładów stanęła. Prostym takim, wydaje mi się, narzędziem, żeby zweryfikować te dane, są dane publikowane przez Lasy Państwowe. Te dane są publikowane na portalu leśno-drzewnym, gdzie dokładnie widzimy, co jest pozyskiwane w rozbiciu na miesiące i na podstawowe gatunki. Tutaj było też, była też cyfra, że szokująca dla mnie, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, tak, że drewno opałowe to jest 5 milionów metrów sześciennych w 2019 roku. No też trudno mi się zgodzić i padła też taka cyferka, 47% to sprzedaż detaliczna. Z tego co wiem, a pracuję już w branży 10 lat, lasy przeznaczają około 1% rocznego pozyskania na sprzedaż detaliczną. Więc te cyfry trzeba no chyba umiejętnie tutaj rozważyć, co do czego służy. To tak na razie tyle pokrótce. To samo pytanie do pana Wojciecha o te najmocniejsze wrażenia. Dla mnie dużym zaskoczeniem były definiowanie tych podstawowych pojęć, a więc biomasy, w różny sposób. Po pierwsze, pojęcie biomasy jest bardzo, bardzo szerokie i trzeba je od razu zawężyć do biomasy roślinnej, odrzucając biomasę zwierzęcą, bo to też jest biomasa i też może się wliczać uzyskanie energii z biomasy zwierzęcej do OZE. Ale mówimy o biomasie roślinnej, a spośród biomasy roślinnej wyraźnie trzeba wyróżnić biomasę drzewną. Dalej, ze względu na źródło pochodzenia, zależy nam w tym bilansie na biomasie drzewnej pochodzącej bezpośrednio z lasów. Jako że spośród różnych rodzajów biomasy drzewnej mamy również biomasę pochodzącą z sadów, z parków, ogólnie rzecz biorąc z zieleni miejskiej. To są również nasadzenia przydrożne. W ostatnich latach, właśnie w tym czasie, o którym mówiliśmy, od momentu wejścia do Unii, bardzo mocno przecież rozbudowała się sieć dróg, autostrad i tam były wycinane łącznie z wyrywaniem karp z ziemi znaczne ilości drzew. Niekiedy również były to drzewa leśne. Ta biomasa w naturalny sposób trafiała do energetyki najczęściej. Także tutaj panowie też zamiennie stosowali pojęcie spalania drzew, kiedy w zasadzie taka sytuacja nie ma miejsca poza pożarami lasów. Możemy mówić o spalaniu drewna, bo drzewo pozbawione, odcięte od korzeni, od pnia i pozbawione gałęzi jest już drewnem, które w jakiś sposób kłodą, które jest dalej obrabiane. Tutaj brakuje mnie bardzo precyzji w pojęciach. Tak samo zamiennie stosuje się niekiedy pojęcie peletów drzewnych jako pochodzących bezpośrednio z lasów.
Raport dotyczy sytuacji w Polsce, natomiast przedstawiane są niekiedy przykłady pochodzące z innych krajów, czasami bardzo odległych od Polski. W Polsce nieznana mi jest sytuacja, żeby z drewna okrągłego produkować pelety drzewne. Pelety jest to materiał, bardzo dobre biopaliwo stałe, które stanowi przedmiot eksportu. Jesteśmy w zasadzie jednym z potentatów na rynku europejskim, jeżeli chodzi o produkcję i eksport peletów. Nieszczęściem jest to, że większa część właśnie wyjeżdża z naszego kraju, a nie pozostaje na miejscu, nie służy do wytwarzania energii, szczególnie w mniejszych instalacjach takich domowych. I tu pelety są wytwarzane z pozostałości mechanicznego przetwarzania drewna okrągłego. I nie ma innej możliwości w Polsce ze względów czysto ekonomicznych. To się po prostu nie opłaci, żeby z drewna okrągłego wytwarzać pelety drzewne czy też brykiety drewne. Nie można też w zasadzie... Technologicznie jest to możliwe, ale praktycznie niemożliwe wytwarzanie dobrych, certyfikowanych peletów z odpadów drzewnych, czyli z odpadów z produkcji mebli czy innych surowców drzewnych obciążonych chemicznie, to znaczy obciążonych syntetycznymi substancjami chemicznymi. Takie pelety są niestety na rynku, ale to wynika z braku odpowiednich regulacji prawnych, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówili. Natomiast praktycznie dobre pelety z certyfikatem, a wiemy, co mówię, jako że nasz instytut posiada laboratorium badania biopaliw stałych, jedyne w kraju, które jest na liście 24 takich laboratoriów funkcjonujących w ramach European Pellet Council. To są w zasadzie laboratoria zlokalizowane na całym świecie i my jesteśmy jednym z nich. W Polsce jest tylko jedno takie laboratorium, więc wszystkie polskie pelety do nas trafiają do badań, więc nie ma takiej możliwości, żeby uzyskać certyfikat na pelety wytwarzane z odpadów zanieczyszczonych chemicznie. Także wracając do tego, w tym raporcie tu mnie uderzyło to stosowanie zamiennie tych pojęć i to potem może przekładać się na problemy z bilansowaniem biomasy i w efekcie tej ilości energii, która jest wytwarzana z biomasy leśnej. To tyle. Myślę także, że wtedy dochodzi do pewnego niezrozumienia, tak, do nieporozumień. A jeszcze chciałem uzupełnić tutaj wypowiedź pana profesora o kontekst ekonomiczny, że wykorzystanie drewna okrągłego kompletnie się nie opłaca, zwłaszcza w dzisiejszych realiach, przy dzisiejszych cenach. Ja nie mówię, że ten obrazek, który widzieliśmy, jest nieprawdziwy. Być może jest prawdziwy, ale na pewno nie pochodzi z dzisiejszych czasów, to znaczy z dzisiejszego roku 22, 21 czy nawet 20. Jestem o tym przekonany w 100%. To się kompletnie nie opłaca. Dzisiaj drewno jest tak drogie i trzeba po prostu szanować to, co mamy, produkując to, mówiąc krótko, na czym tartacznik może najwięcej zarobić. A na pewno nie jest to pelet. Czy ja mogę uzupełnić jeszcze moją tutaj wypowiedź? Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że Polska jest potentatem w skali Europy na pewno w przetwarzaniu drewna. Jesteśmy czwartym na świecie eksporterem mebli, a te meble z czegoś muszą być wytworzone, w większości z surowca, który został pozyskany w lasach państwowych. Jesteśmy drugim w Europie producentem płyt drewnopochodnych. To jest do lidera, czyli do Niemiec, brakuje nam naprawdę niewiele. Do tego potrzebny był surowiec, który pozyskano w lasach państwowych. Nawet w takim obszarze przemysłu drzewnego jak architektura ogrodowa, też jesteśmy potentatem w Europie. W zasadzie w co drugim baumarkecie w Europie Zachodniej, we Francji, w Niemczech, te płoty, inne tam instalacje ogrodowe pochodzą właśnie z Polski. A tu te zakłady, które to wytwarzają, najczęściej zlokalizowane są w małych miejscowościach, gdzie nie ma innego zatrudnienia. To jest też nasza polska specjalność. Także tu wykorzystanie surowca do celów energetycznych
po pierwsze jest olbrzymim zagrożeniem dla tej branży, a po drugie jesteśmy w sytuacji dużej gry rynkowej, szczególnie, że jeden z graczy, a mianowicie energetyka, korzysta z systemu dotacji dla energii odnawialnej. Także nie wydaje się, żeby w tak dużej ilości drewno mogło być przeznaczone na cele energetyczne. Z drugiej strony wiemy o tych dużych instalacjach, które w Polsce funkcjonują. Mówię o tych dużych, największych energetycznych i one skądś ten surowiec muszą pozyskiwać, więc to też jest pewne pytanie do no właśnie, tylko do kogo? No i myślę, że do tematu pozyskiwania surowca jeszcze przejdziemy, bo to jest też spory, ogromny wątek. Natomiast z tym samym pytaniem o to najmocniejsze wrażenie dotyczące raportu wróciłbym do pana Pawła. Wiecie co państwo, tak słuchałem tej prezentacji, która jest skróconym taką wersją tego, co pan Michał opracował, bo naprawdę jest to bardzo duża pozycja i wiele pracy panowie włożyli, żeby to zestawić. Natomiast wydaje mi się, że w tym wszystkim zabrakło takiego jakiegoś sita, tak bym to może uprościł, bo jest tutaj wiele ciekawych skądinąd informacji. Natomiast trudno jest odnieść się, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, do konkretnych wartości, do stanu faktycznego i zestawianie chociażby nas jako Lasów Państwowych, jako przedsiębiorstwo zajmujące się racjonalną gospodarką leśną, tak? czyli grupę ludzi, którzy naprawdę dbają o te nasze lasy i gospodarka Lasów Państwowych jest wzorem, tak? dla innych krajów. I zestawianie właśnie z tego typu zdjęciami, jak były te ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych części świata, to jest taki dla mnie troszeczkę dysonans, bo to, że tu wszyscy jesteśmy i tu jesteśmy w takim składzie osobowym, to też jest zasługa tego, że Lasy Państwowe w sposób zrównoważony o lasy dbają. I nigdy nie było ideą prowadzonej gospodarki leśnej to, co tutaj jest w kilku miejscach wskazywane, że Lasy Państwowe pozyskują surowiec do spalenia, że wzrost bioenergetyki i źródeł odnawialnej energii jest przyczynkiem do zwiększonego pozyskania z tego tytułu. To są rzeczy, z którymi ja się absolutnie nie mogę zgodzić. Być może one wynikają również, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, z takiej błędnej interpretacji różnego rodzaju wartości liczbowych, bo tutaj taki prosty też przykład, mieszana jest jakby i wymiennie stosowana ilość surowca, tak zwanej grubizny, która bezpośrednio dedykowana jest dla przemysłu, prawda panie Rafale, na przykład, z drewnem małowymiarowym, które stanowi gdzieś tam pozostałość poprodukcyjną w procesie technologii pozyskania surowca i też troszeczkę według mnie nie do końca prawidłowe jest to, że do jednego kotła jakby wrzucamy zarówno ten duży przemysł energetyczny z tak zwanym przysłowiowym kowalskim, który pali drewnem w piecu, bo gdybyśmy tak te wszystkie wartości liczbowe zaczęli zestawiać, to by okazało się, tak jak powiedział pan Rafał, że tego surowca dla przemysłu zaczęłoby nam brakować, więc to jest ciekawe opracowanie, ale wydaje mi się po prostu, panie Michale, że należałoby tu jeszcze pewne rzeczy skonsultować i przez sito jakby odsiać te rzeczy, które nie są jednoznaczne do przekazu dla społeczeństwa, bo zakładam, że my tu jesteśmy po to, żebyśmy mogli przekazać wszyscy razem tak, że musimy patrzeć na to, co się będzie działo w przyszłości, jeśli chodzi o sposób współpracy z przemysłem, o sposób gospodarowania w drzewostanach. Także to taka moja z grubsza uwaga. To ja jestem pewny, że pan Michał Kolbusz chciałby się odnieść. Ja dziękuję panom za uwagi. I jestem również bardzo wdzięczny, że panowie się zaznajomili z naszym raportem tak szczegółowo. Z ust wszystkich tutaj moich współrozmówców pada ten zarzut o przemienne stosowanie terminów. I ja na tym również ubolewam, jednak jest to powszechne we wszystkich opracowaniach dotyczących biomasy, ponieważ nie istnieje
ani w europejskim prawie, ani w polskim prawie rozróżnienie na biomasę pierwotną, czyli powiedzmy tak zwane drewno czy odpady z lasu, a odpady z przemysłu drzewnego. I większość instytucji publicznych, polskich, europejskich, zamiennie ten termin stosuje. I my musieliśmy być zmuszeni, żeby też tak to robić. I jeśli udawało nam się znaleźć jakieś informacje, gdzie rzeczywiście była mowa o biomasie leśnej, to tak staraliśmy się to robić, jednak większość po prostu mówi o biomasie drzewnej i to jest problem. I kolejnym problemem jest to brak danych, albo ciężko powiedzieć, jaka jest prawda, ile tego surowca trafia do energetyki, czy w ogóle jest spalane w Polsce. No, my podajemy na przykład dane Agencji Rynku Energii, które publikuje to razem z Ministerstwem Klimatu i oni taką zupełnie kategorię mało szczegółową drewno podają, że rocznie 23 miliony metrów sześciennych się spala na cele energetyczne w różnych gałęziach przemysłu, najróżniejszych. To jest jakby górna granica, którą znaleźliśmy. A jeśli chodzi o te sortymenty opałowe, to ja też panu Rafałowi odpowiem, to są dane z rocznika statystycznego leśnictwa z 2020 roku. Jeśli podliczyć ze sobą sortymenty opałowe, czyli to bodajże M2 i te inne sortymenty, to wyjdzie ponad 5 milionów metrów sześciennych. A jak do tego dodamy jeszcze pozostałości pozrębowe, 800 tysięcy metrów sześciennych, i tam już nie pamiętam, które generalny dyrektor Lasów Państwowych w 2021 roku rozporządzeniem podał, że mogą iść na cele energetyczne, to wyjdzie nam taka liczba 7,5 miliona metrów sześciennych i ja bym od razu tak tego razem z drewnem opałowym. Mówię tak. Panie, właśnie to, co pan Michał mówi, to jest istotne, że tak. Nie mówimy tutaj jakby o drewnie kierowanym do energetyki jako takiej, jako odbiorcy, tylko to jest, rozumiem, stricte ogólna liczba metrów sześciennych surowca przeznaczonego na cele opałowe, również u tak zwanego Kowalskiego w kotłowni czy w piecu. To faktycznie akurat są dość zbliżone liczby, natomiast kwestia jest tutaj bardziej według mnie tego, że łączone jest właśnie tak zwane drewno małowymiarowe z grubizną i tu jakby należałoby rozdzielić, bo również my jak formujemy ofertę i informujemy o tym, jakie jest ogólne pozyskanie na dany rok, to odnosimy się zawsze do grubizny, czyli drewna W i S bez drewna małowymiarowego i doliczanie tak zwanego M2 lub M2E powoduje, że mówimy wtedy o innych procentach, ale to jest być może kwestia takich analiz, które wspólnie będziemy mogli kiedyś, prawda, podjąć i my pomożemy zinterpretować pewnego rodzaju wartości, bo mi się też wydaje, że tutaj u Państwa być może jest taka historia, że być może po prostu nie mieliście nawet z kim porozmawiać, jeśli chodzi o zinterpretowanie, co z czym powinno być połączone, żeby to miało ręce i nogi, tak? Lasy Państwowe nie do końca nas lubią i nie chciały nie odpowiadać na wszystkie nasze pytania, ale ja dziękuję. To spróbujemy to zmienić, jakby coś, panie Michale. No już ja widzę, pierwsze pozytywne rzeczy tej debaty, czyli nawiązanie kontaktu i praca nad tymi danymi. Już proszę, panie Rafale. Do tych cyfr 7,5 miliona musimy pamiętać jeszcze o tym, że znaczna część tego surowca jest pozyskiwana przez zakłady produkujące płyty czy papier. Kupowana, przepraszam. Pozyskuje. Tak. Nie pozyskujemy, tylko kupowana. To kto jak kto, ale Lasy Państwowe wiedzą bardzo dobrze, kto ile kupuje. I jeszcze chciałbym się odnieść, uzupełnić wypowiedź pana naczelnika o 12,45 miliona metrów sześciennych drewna. Bezpośrednio są to dostawy biomasy. Jeżeli wliczymy faktycznie w to drewno małowymiarowe, to tak, to jest rzeczywiście prawdziwe, tylko wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą, znaczna część tego drewna jest przeznaczana kupowana do produkcji. I to samo, jeżeli chodzi o cyfrę 23 miliony metrów sześciennych biomasy drzewnej. Chciałbym zobaczyć te 23 miliony metrów sześciennych spalone, tak? To jest niemożliwe, po prostu, no tak już logicznie.
rzecz biorąc. Wspomniał pan, panie Rafale, że Lasy Państwowe doskonale wiedzą, komu co sprzedają, natomiast tu, jak rozumiem, w pracy nad tym raportem autorzy mieli spore problemy z pozyskaniem tych danych. Niektóre dane, jak było wspomniane, są na przykład z 2006 roku, więc teraz właściwie pytanie, kto powinien ewidencjonować to użycie, pozyskanie, import, sprzedaż i tak dalej, i to, co interesuje jednak sporą grupę ludzi, czyli ile tego drewna jest spalonego przez energetykę. Kto to powinien ewidencjonować i jednocześnie publikować? Czy myślę, że adresatem tego postulatu powinno być Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mhm. Lasy Państwowe, ja to po części rozumiem, nie mogą publikować pełnych danych, jakie firmy kupują konkretne... Ale ilości ogólne publikujemy. Ilości ogólne, tak. Tu się zgadzam, o czym mówiłem i tutaj nie mam absolutnie żadnych uwag. Natomiast nie będą i nie mogą lasy, chociażby z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, publikować szczegółowych danych, do czego jest to drewno przeznaczane. Czy z podziałem na branżę nie mogłoby to być publikowane? Nie chodzi mi o to, że podmiot XYZ zakupił, tak? Jeśli można. Tu jest jedna kluczowa sprawa, szanowni państwo. Polega to na tym, że system klasyfikacji surowca w Lasach Państwowych nie jest systemem przeznaczeniowym. To znaczy nabywca decyduje, jakie będzie wykorzystanie surowca, który nabędzie. Czy to w rodzaju licytacji, czy zakupu detalicznego, czy zakupów w portalu leśno-drzewnym, przeznaczonym dla przedsiębiorców. Funkcjonuje to w powiązaniu z warunkami technicznymi i z tak zwanym kaskadowym hierarchizowaniem surowca, czyli tego, który jest najwyższej jakości, do tego, którego wartość techniczna, przetworzeniowa jest najniższa, czyli sortymentów klasy S2, PS4 i M2E i M2E. Tak? W związku z tym my jakby nie możemy być adresatem ewidencjonowania, co kto z tym zrobi. I tutaj, tak jak powiedział pan Rafał, tu raczej pytanie jest, nie powinno być do nas kierowane. Natomiast co do pierwszej części, panie Piotrze, pańskiego pytania z dostępnością do danych. To jest tak, że my te dane na stronie portalu leśno-drzewnego już od kilkunastu lat publikujemy w oparciu zarówno o gatunki, jak i sortymenty. W związku z tym przy jakiejś takiej wiedzy, którą można również uzupełnić w toku jakby indywidualnej nauki, bardzo proste jest zinterpretowanie, jaka pula sortymentów i jakiego gatunku trafia do jakiej części przemysłu. To oczywiście musi występować w korelacji z warunkami ekonomicznymi i tutaj gdybyśmy się cofnęli do roku, w którym powstawały kwestie formułowania OZE, odnawialnych źródeł energii, to byśmy musieli zobaczyć, że wtedy jakby były troszeczkę inne realia, jeżeli chodzi o sprzedaż surowca, o możliwości przemysłu, o zagospodarowanie, więc trzeba było znaleźć jakieś, że tak powiem, też miejsce na to, żeby ten surowiec najniższej jakości był zagospodarowany. Natomiast nigdy jakby pozyskanie pod przemysł energetyczny nie było celem prowadzenia pozyskania. To po pierwsze. A po drugie, no te wszystkie dane, mówię tutaj z ostatnich, nie wiem, 5-10 lat, to my jesteśmy w stanie panu Michałowi na pewno wskazać stronę. To jest zresztą strona, o której pan Rafał mówił, portalu leśno-drzewnego i kwestia zinterpretowania, ile tego jest. No to jest podsumowanie kilku wierszy w Excelu i zapewniam państwa, że to jest na tyle transparentne, że tam nie ma jakby ukrytego ani metra, no bo nie może być tak na tej zasadzie. To nie wiem, czy Michał chciałbyś jakoś odnieść do tego, czy jednak dostrzegasz jakieś... Mhm. Bo ja chciałbym jeszcze wyjaśnić, co my próbowaliśmy znaleźć w tym raporcie. Bo pan, oczywiście ilość sprzedanych sortymentów jest jasna. Nas, to znaczy Lasy Państwowe to publikują. My chcieliśmy znaleźć, ile trafia do energetyki, do elektrowni. Ponieważ jest to duży problem i w tym momencie możliwe, że przepisy europejskie wykluczą produkowanie jedynie prądu elektrycznego z biomasy drzewnej czy leśnej jako OZE, ponieważ wiąże się to z marnowaniem 70% energii zawartego w paliwie, które pochodzi z lasów w dużej mierze. Więc nie ma to za dużego sensu. Jest to dosyć szkodliwa praktyka, którą chcieliśmy znaleźć i tak jak... I oczywiście Lasy Państwowe nie prowadzą i nie mogą wiedzieć,
co kto zrobi dokładnie z tym drewnem, które zostanie kupione. Jednak muszę tutaj trochę zniuansować tą sytuację, bo w pewnym sensie przynajmniej na Ministerstwo Klimatu, a pośrednio na Lasy Państwowe ten obowiązek ciąży, ponieważ mamy rozporządzenie o użytkowaniu gruntów, zmiany użytkowaniu gruntów w leśnictwie, które mówi o tym, że musimy liczyć jako Polska ilość pochłanianego dwutlenku węgla przez lasy. I tam jest taki mechanizm, że każde państwo członkowskie Unii, które liczy to pochłanianie, musi rozdzielić pozyskanie drewna na dwa działy. Produkty trwałe i drewno na cele energetyczne. I u nas to się wiąże z Krajowym Planem Rozliczeń dla Leśnictwa. Z tego, co rozumiem, przygotowuje go Ministerstwo Klimatu, oczywiście ze współpracy z Lasami Państwowymi, ponieważ one mają dane. I tam dla naszego bólu głowy są jeszcze podawane inne wartości, ile takich drewna się pozyskuje. W ostatnim planie nie dość, że są takie prognozy wzięte moim zdaniem, że tak powiem, z czapy, czyli że drewna na cele energetyczne, przepraszam, biomasy leśnej na cele energetyczne nie będzie się w ogóle pozyskiwać. Nie wiemy do końca, dlaczego tak ministerstwo prognozuje, bo nie wyjaśnia. Jednak na ministerstwie i rozumiem, że na lasach ciąży jednak obowiązek mnie, ile będziemy pozyskiwać na cele energetyczne, ponieważ jest to ważne, jeśli chodzi o pochłanianie lasów, nawet kluczowe, żeby to policzyć. Pochłanianie dwutlenku węgla. Znaczy tak, no to oczywiście to też trzeba będzie zweryfikować, natomiast no tu główny wpływ na pochłanianie dwutlenku węgla to ma też to gospodarka, którą prowadzimy, jak pan słusznie wcześniej wspomniał. Im drzewostany starsze, tym absorpcja i poziom tak węgla, który mogą w sobie akumulować, jest niższy, potencjał spada. No w związku z tym te drzewostany młodszych klas wieku mogą absorbować tego dwutlenku węgla więcej. Jest jeszcze jedna rzecz, która też mi tutaj jakby ucieka w całym tym raporcie, na który warto może być może się zwrócić uwagę. Ona może nie jest z mojego podwórka, z Lasów Państwowych, ale z podwórka przemysłu, ponieważ nie mówimy tu o kierowaniu w pewnym momencie surowca, tudzież tak zwanych pozostałości poprodukcyjnych w toku przetwarzania surowca drzewnego do przemysłu energetycznego, ale wielu przedsiębiorców wykorzystuje ten surowiec na własne potrzeby, prawda? To jest stricte bardzo duża wartość dodana, dlatego że przedsiębiorcy leśni nie pobierają tej energii z sieci, z ogólnodostępnej. Czyli to w wielu przypadkach energia elektryczna, energia cieplna jakby powoduje, że te firmy są pewnego rodzaju perpetuum mobile, samonapędzającym się i niezależnym energetycznie, a to też jest bardzo, bardzo istotne w tym bilansie. To trzeba być też świadomym, że przedsiębiorcy nie wykorzystują drewna okrągłego, tylko drębkę albo trocinę. Pozostałości poprodukcyjne. Pozostałości tak, poprodukcyjne, to trzeba być o tym. A jeszcze jedna rzecz mi teraz się przypomniała. Lasy Państwowe w zasadach sprzedaży drewna 22-23 wydzieliły, znaczy ta pula już była wydzielona wcześniej, drewna energetycznego. Na te lata 22-23 była dość szokująca dla nas liczba ponad bodajże 3 miliony metrów sześciennych, o ile dobrze pamiętam. No około tak. I myśmy protestowali przeciwko temu, ale dzisiaj wiemy, że te drewno, ilość ta w ogóle nie została wykorzystana. Przez przemysł energetyczny, tylko trafiła tak do przemysłu, do przetwórstwa drewna, w dużej części wykorzystywana przez przemysł zajmujący się produkcją płyt. Także finalnie trafiło do odbiorców, którzy zakumulowali ten węgiel tak w postaci produktu. Dokładnie tak. Dziękuję, panie Pawle. Panie Wojciechu, czy pan jako naukowiec dostrzega tu jakieś problemy z pozyskiwaniem informacji lub może te problemy definicyjne, albo czy na przykład jest pan jako naukowiec w stanie szybko odpowiedzieć, ile biomasy leśnej pochodzącej z Polski jest spalane przez energetykę? Czy są takie? Tego to chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, bo
normalną jest rzeczą, że zakłady przemysłowe nie są zainteresowane w publikowaniu dokładnie swoich wszystkich danych, źródeł surowca, a tam ta informacja byłaby najpełniejsza. Tak, tylko przepraszam, kto tę informację miałby w przypadku dużych zakładów energetycznych, tych, które ubiegają się o wsparcie dla OZE, to myślę, że to jest Urząd Regulacji Energetyki, bo tam przedstawiają, zakłady energetyczne przedstawiają swoje faktury, pokazują. No więc właśnie, czy my jako obywatele po prostu nie powinniśmy wiedzieć, skoro jest to źródło energii uznawane za odnawialne i jest wspierane tak lub inaczej, to czy jako obywatele nie powinniśmy wiedzieć, z jakimi kosztami się to wiąże i z kosztami szeroko rozumianymi? Myślę, że ta wiedza byłaby wskazana, natomiast ta wiedza musiałaby być przetworzona na tyle, żeby była zrozumiała dla szeregowego obywatela, żeby to nie wiązało się właśnie z takim hasłem, że będziemy palić polskie lasy, bo to wydaje mi się, że to jest takie dość przewrotne hasło, które miało wywołać dyskusję, natomiast takiej sytuacji w Polsce nie ma. Jest pewna część surowca, która trafia do energetyki niewątpliwie, do dużej energetyki zawodowej i już jesteśmy tym zaniepokojeni jako drzewiarze, technolodzy drewna, że tego jest tak dużo, ale no, tutaj też trzeba dla energetyki, dla państwa polskiego znaleźć alternatywę dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Niestety, drewno jest świetnym materiałem inżynierskim i niestety jest też najlepszym paliwem, biopaliwem stałym i stąd wszyscy sięgają właśnie po drewno, a nie po inne rodzaje biomasy roślinnej. Bo przecież też jesteśmy zasobni w naszym kraju w inne rodzaje biomasy roślinnej. Niestety ze względów technologicznych energetycy niechętnie sięgają po słomę i po inne te rodzaje pozostałości z produkcji rolno-spożywczej na przykład. Tego jest sporo w Polsce i mogłoby stanowić doskonały zamiennik dla drewna, no ale no tak to tutaj wygląda, że niestety wszyscy starają się sięgać po drewno. Wracając do pana pytania, to wydaje mi się, że najpełniejsze informacje powinien mieć Urząd Regulacji Energetyki na ten temat. Lepszych chyba już nie zdobędziemy. A ja się może od razu do pana Wojciecha odniosę, ponieważ pytałem Urząd Regulacji Energetyki, oni nie wiedzą. Ja wiem, dlaczego oni nie wiedzą, ponieważ rozporządzenie o raportowaniu struktury paliw przez zakłady energetyczne nie rozróżnia rodzajów biomasy. To znaczy w tym każdy duży zakład musi mówić, czym pali. I tam jest taki dział biomasa, bez rozróżnienia, czy to jest rolnicza, czy to jest leśna, czy to są jakieś odpady. Więc prawo pozwala na coś takiego i potem takie dane trafiają do GUS-u czy do Agencji Rynku Energii, palimy biomasę. A nie wiemy, a dopiero żeby wiedzieć, jak jest ta struktura paliw rzeczywiście wygląda, trzeba by pytać zakłady, na przykład największy w Polsce blok energetyczny, ale to było kilka lat temu, 5 lat temu podał dane, że w 60% to jest biomasa pochodząca z cięć sanitarnych i z trzebieży. W tym momencie nie wiemy na przykład, jak to jest, czyli połaniec. Ja też nie wiem, szczerze mówiąc. Ja też tego niestety nie wiem. To tak do końca nie działa i tak nie jest. Natomiast mi się wydaje, że też nie ma czasem co otwarcie drzwi, tak? Bo kwestia doprecyzowania pewnego rodzaju terminów, prawda? I gdybyśmy mieli doprecyzowane terminy i wiedzieli, co się, że tak powiem, i ten termin chociażby biomasy rozbić na 3, 4 czy 5 podpunktów z ścisłym sklasyfikowaniem, co w danej hierarchii tutaj ma być zamieszczone, to byłoby na pewno nam łatwiej się, że tak powiem, w tym zorientować, organizacjom pozarządowym analizować, a przemysłowi jakby wyspowiadać się, tak, ze zużycia, więc to chyba w tą stronę należałoby rozwiązań szukać, a nie zwalać, który tam urząd powinien się tam tym zająć, bo no, skoro nie ma mechanizmu, to nie ma się co dziwić, że nie ma jakby analizy, tak, bo skoro jest synteza, to musi być analiza. Ja myślę, że chyba wszyscy cztery ukłonimy się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To jest chyba właściwy adresat. No tak, bardzo się cieszę z tej uwagi. Wszelkich zmian, które powinny być tutaj na przykład zdaniem pana naczelnika wprowadzone.
Więc jest taka, od razu powiem, że najprawdopodobniej to się zmieni, bo trafiła do, w centrum legislacyjnym jest ustawa o zmianie ustawy o biopaliwach, biokomponentach i ustawy o OZE i tam jest proponowana definicja biomasy leśnej jako biomasy pochodzących z lasów i z przemysła przetwórstwa drzewnego, więc możliwe, że za rok już będziemy mieli lepszą sytuację. No tu jeszcze by trzeba było wrócić do tego terminu biomasa wtórna, biomasa pierwotna, tak? Bo to jest też termin, który gdzieś w zasadzie funkcjonuje w sposób nieformalny, tak? W wszelkiego rodzaju opracowaniach, a być może gdyby on został określony przez ustawodawcę, byłoby każdemu łatwiej. Natomiast ja jeszcze spróbuję się odnieść do jednego sformułowania, mianowicie pan Piotr tam powiedział o kosztach tak zwanych i to, że społeczeństwo się powinno zainteresować z racji kosztów, to ja tylko jakby w obronie swojego podwórka przypomnę państwu, że także Lasy Państwowe są w pełni autonomicznym, że tak powiem, przedsiębiorstwem, które nie korzysta z finansowania ze środków publicznych, ze środków zewnętrznych, z wyjątkiem dotacji, o które, że tak powiem, występujemy, ale to tak jak każda instytucja, natomiast jesteśmy instytucją samofinansującą się i wpływy również do budżetu jednostek samorządowych, chociażby z tytułu wpłaty, z tytułu podatku leśnego, tak, zasilają skarb państwa. Także my jakby tutaj nie dorzucamy kamyka do ogródka, jeśli chodzi o koszty ogólnospołeczne, jesteśmy w pełni samofinansującą instytucją. Tu bardziej bym raczej myślał o kosztach związanych z przemysłem już energetycznym. Tu, panie Michale, czytam, jakie ustalenia w kwestii kosztów znajdziemy w raporcie? Ale kosztów masz, Piotrze, ponoszonych. Koszty finansowe? Tak. Koszty, ale finansowe kogo? Jakbyś mógł, przepraszam cię, doprecyzować. Ze strony obywateli, czy jako budżet państwa, tu są ponoszone jakieś koszty na rzecz energetyki i wsparcie tego bioenergii? Koszty dla podatnika mogą być w subsydiach i dofinansowaniu do odnawialnych źródeł energii. Panuje chyba już konsensus naukowy, że pierwotna biomasa leśna nie jest dobrym źródłem odnawialnej energii i jest nie najlepsza ani dla klimatu, ani dla bioróżnorodności. I w tym momencie część środków, która mogła być przeznaczona na inne OZE, trafia do tego szkodliwego źródła, tylko tak samo jak to jest to, co pokazuje nasz raport, problem jest taki, że nie wiadomo, w jakiej skali właśnie trafia do tego. Więc do końca nie możemy powiedzieć. Wiemy, że rząd nasz przewiduje do 2023 roku wydać 11 miliardów złotych na wspieranie bioenergii i pozyskanie dodatkowej biomasy ze źródeł krajowych. Rząd nie wskazuje na to, skąd ma ta biomasa pochodzić, jednak w dokumencie, który mówi o tym pozyskaniu, mówi, że w 80% będzie to biomasa drzewna, więc patrząc na inne kraje, to te, nie wiem, połowa czy 40% tych 80% to może być ta biomasa leśna pierwotna. Ciężko jest to oszacować. Jakieś pieniądze na to idą, ale dokładnie w tym momencie nie wiadomo, przez te wszystkie problemy, o których tutaj mówimy, z monitoringiem tego rynku. Czy też kolejnym problemem nie jest, powiedzmy, trwające chyba od kilku lat zamieszanie, czy niestałość prawna, jeśli chodzi o definicję drewna energetycznego? Ponieważ jest to, ta definicja, to drewno jest wpisane w ustawę o OZE. Czasowo obowiązywała definicja, która, to więc to pytanie będzie na dzień dobry do Lasów Państwowych, która to definicja była promowana i cała ta zmiana ustawy przez Lasy Państwowe. Tam zmieniono tę definicję drewna energetycznego, ale podówczas opinia Ministerstwa Rozwoju wpłynęła na to, że ta definicja obowiązywała czasowo do końca zeszłego roku. Ministerstwo Rozwoju podkreślało, że tak zdefiniowane drewno może być też, mogłoby być też wykorzystywane przez branżę, którą dziś reprezentuje pan Rafał. I tu ministerstwo wyrażało obawy co do tej możliwej konkurencji między branżami. Dlaczego Lasy Państwowe chciały tej zmiany i czy Lasy Państwowe też zaobserwowały zwiększoną sprzedaż drewna energetycznego w czasie obowiązywania tej czasowej definicji?
więc pytanie. Panie Piotrze, to jest dość złożony problem, natomiast no, z jednej strony to jakby on zniknął, tak? Bo z dniem 31 grudnia zeszłego roku ta definicja jakby wygasła, tak? Jeśli chodzi o interpretację prawną, my jesteśmy otwarci tak, do rozmów. I jeżeli ktoś nas zaprosi, to do nowej definicji tego drewna energetycznego w kwalifikacji OZE z chęcią przystąpimy. Natomiast no, pyta się pan, czy to drewno energetyczne wprost, to jest taki termin, którym ja bym się nie posługiwał. Ja bym raczej używał terminu surowiec przeznaczony na cele opałowe. W rozumieniu zarówno energii elektrycznej, jak i energii cieplnej. Nie, wzrostu rażącego absolutnie nie ma i od roku 2000 powiedzmy 17, to jest stabilny poziom. Widać tylko odwracanie się pewnego rodzaju proporcji, ponieważ kiedyś surowiec małowymiarowy, czyli drewno klasy M2, był wyrabiany przez lokalną ludność na prowincji na cele właśnie opałowe, ale to zaczęło zanikać. I Lasy Państwowe, chcąc jakby znaleźć tak, no, nowy rynek i możliwość zagospodarowania tych pozostałości poprodukcyjnych, a jednocześnie móc w wygodny sposób prowadzić odnowienia, bo taki surowiec M2, powiedzmy zalegający na powierzchniach, na zrębach, on uniemożliwia orkę, przygotowanie gleby, tak, wprowadzenie nowego pokolenia lasu. Zaczęliśmy szukać nowego jakby rynku zbytu. Pojawił się ten rynek w postaci właśnie drewna do zrębkowania, tak, z przeznaczeniem na zrębkę energetyczną, z mniejszą lub większą zawartością zanieczyszczeń mineralnych lub biologicznych. I żeby było śmieszniej i ciekawiej, to bilans, czyli to im mniej, że tak powiem, tutaj lokalni nabywcy wyrabiają sami tego surowca M2, a przedsiębiorstwa nabywają pozostałości pozrębowe do zrębkowania, to przesuwa się waga jednych na drugie, czyli coraz mniej wyrabiają, natomiast bilans ogólny jest w granicach 1,5 miliona metrów sześciennych i to jest stabilna ilość. Zatem teraz pytanie o ocenę tej sytuacji przez branżę. Jak pan Rafał ocenia wpływ produkcji energii z biomasy leśnej na rynek i obecne regulacje? Co państwo o tym sądzą? To, co mówiłem wcześniej, Lasy Państwowe, definiując taki sortyment, taką pozycję drewna energetycznego, przeznaczyły przeszło 3 miliony metrów sześciennych tego drewna. Okazało się, że nasze obawy były płonne, bo obawialiśmy się naprawdę, że to drewno rzeczywiście będzie, mówiąc tak kolokwialnie, spalone, a ono powinno być przerobione. I myślę, że tu się w ogóle zgadzamy wszyscy, że drewno okrągłe nie ma prawa trafić, mówiąc tak wprost, do pieca. To drewno musi być przerobione na konkretne produkty. A wracając do początku mojej wypowiedzi, definicja drewna energetycznego, która obowiązywała do końca zeszłego roku, była na tyle płynna, na tyle nieprecyzyjna, że rzeczywiście budziła nie tylko nasze obawy jako branża, ale też chyba i naukowców, i środowiska ekologicznego. Jaki miała wpływ? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jestem przekonany, i myślę, że nie tylko ja, że powinniśmy pracować nad tym, żeby zdefiniować, muszę tu użyć tej nazwy, definicji drewna energetycznego. Powinno być jasno określone, jaki rodzaj drewna może być ewentualnie przeznaczony dla branży energetycznej. A mógłbym? I nie ma na co czekać tak naprawdę. Do tej definicji, bo to jest ciekawe, bo w tym momencie wróciliśmy do definicji z 2015 roku, która moim zdaniem jest bardziej płynna, bo zawiera dokładnie jedno zdanie i jest taka ciekawa sytuacja prawna, na którą też wskazuje nasz raport, że jest coś więcej w ustawie o OZE do drewna energetycznego, to znaczy ustawa o OZE nakłada na prawodawcę obowiązek wydania rozporządzenia, jakie parametry wymiarowo-jakościowe i fizyko-chemiczne ma spełniać drewno energetyczne.
i od 2015 roku nie ma tych parametrów. Urząd Regulacji Energetyki 3 razy prosił ministerstwa właściwe, żeby to określić. Z mojej korespondencji z Urzędem Regulacji Energetyki ostatni raz pytali, tego roku prosili, jak się już wróciło, ponieważ Urząd Regulacji Energetyki powiedział, że ta definicja nie daje mu możliwości zabezpieczenia tego, że niewłaściwy rodzaj drewna zostanie przeznaczony na drewno energetyczne i musiał, i po prostu jest za słaba. Tu widzę, że pan Wojciech chce ad vocem. Tak, no chciałem powiedzieć, że właśnie w tamtym okresie powstał zespół, który te parametry jakościowe definiował w postaci projektu rozporządzenia. Mieliśmy już prawie gotowy dokument. Pracę nad tym dokumentem przerwała nowelizacja ustawy o OZE, która wprowadziła te regulacje, o których panowie mówiliście, i w tej chwili wróciliśmy do punktu wyjścia, ale wydaje mi się, że bardzo daleko posunięte ten projekt rozporządzenia, on gdzieś tam w ministerstwie obecnie chyba klimatu funkcjonuje. To był Departament Leśnictwa. Nawet mogę wskazać osobę, która tym zawiadywała i myślę, że jeszcze pracuje w ministerstwie. Także tu nie byłoby trudno do tego wrócić. Ten dokument miał zadowolić wszystkie strony, to znaczy były tam pod pojęciem drewna energetycznego również i takie sortymenty, które przemysł płyt drewnopochodnych też by wykorzystał, ale wychodziliśmy z założenia, że energetyka też coś musi dostać. Nie tyle, co by chciała, ale jednak coś. W związku z tym tak, a nie inaczej zostało to zdefiniowane łącznie ze średnicą tych gorszej jakości surowca. Ja tu jeszcze tylko pozwolę sobie wtrącić, że jakbyśmy nie ujęli definicji i dla jakiej grupy też przemysłu, czy to przemysł tartaczny, czy przemysł meblarski, czy przemysł energetyczny, jak to by nie byłoby zdefiniowane, to pamiętajmy, że Lasy Państwowe nie pozyskują surowca dedykowanego dla jakiejś tak konkretnej grupy. My prowadzimy racjonalną gospodarkę w oparciu o plany urządzenia lasu i to nie jest tak, że wycinamy, tak jak pada też w raporcie, takie stwierdzenia, że jakieś drzewa, tak, to u nas jest to zawsze gdzieś tam przemyślane, ma to swoje zasady hodowli lasu, zasady ochrony lasu. Także to o tym też pamiętajmy, że ta zrównoważona gospodarka leśna ma na celu zwiększanie tak zasobności drzewostanów na pniu, a nie pozyskanie dla konkretnej grupy dedykowanej przemysłu, czy przemysłu tak generalnie. Potrafię, widzę. Tak. Tak, odnośnie tych cech fizyko-chemicznych, proszę mnie poprawić, może ja się mylę tutaj do pana naczelnika, ale wydaje mi się, że takie cechy fizyko-chemiczne były określone w zarządzeniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych i to się znajduje w warunkach technicznych. Tak, to jest w warunkach technicznych, czyli to znowu wracamy do kaskadowego tak wykorzystania. Dokładnie, tak. Ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie tych określeń, ale tak mi się wydaje i chyba tutaj, się nie mylę, że to było określone. Tak, tak. I tutaj, że tak powiem, jakby jesteśmy na pewno zgodni co do tego, że dla ewentualnie skierowania dla przemysłu to byłoby to drewno, którego już w zasadzie przerób jest, powiedzmy, że nieekonomiczny, tak, lub technicznie jest to na tyle utrudnione, że większy pożytek byłby tak, kierując to do energetyki. Ale to są z kolei wtedy jakby zupełnie jakby już inne wartości. No i jednocześnie musimy być pewni, że liczby, które są przytoczone, jeżeli chodzi o ogólne zapotrzebowanie, tak, dla przemysłu teoretycznie energetycznego, ten surowiec trafia również, tak jak pan wcześniej doktor mówił, z dróg, z inwestycji, z tego, co jest wylesiane pod inwestycje. Także to nie zawsze trafia surowiec stricte tak, czy jak się mówi, że kłody padają. Takie pytanie, kłody. Kłoda to w nomenklaturze technicznej Lasów Państwowych i technologów drewna jest określony sortyment, określone parametry, spełnia to drewno w pełni użytkowe. Także tych kłód na pewno nikt nie spala. No chyba, że gdzieś tam może jakieś inwestycje drogowe, to chyba w zasadzie jedyna sytuacja, że zrębka jest robiona bezpośrednio. A czy mógłbym jeszcze? Tak, proszę. Jeszcze do tego definicji drewna energetycznego. Myślę, że ona
to, że w tym momencie Lasy Państwowe mają swoje warunki techniczne, drewna, które sprzedają same lasy, to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja, jednak brakuje nam dobrej definicji drewna energetycznego i tych parametrów, o których mówił pan doktor, ponieważ w tym momencie też padały takie głosy na ostatniej konferencji dotyczącej bioenergii pelletu, która się kilka dni temu w Polsce odbyła. Odchodzi nam teraz możliwość importu z Białorusi, z Rosji, pewnie z Ukrainy. 90% importu biomasy drzewnej odpada i już pan wiceminister mówił, że może będziemy ze Stanów Zjednoczonych, może z Kanady sprowadzać. I jeśli będziemy mieli dobre przepisy wyłączające dobrej jakości drewno, to taki pelet, który pokazywałem na początku prezentacji, że produkuje amerykańska Enviva, po prostu z drewna tartacznego, do dzisiaj tak robi, polskie prawo by zabroniło uznawanie czegoś takiego za energię odnawialną, a jeśli by tak nie było, to rzeczywiście to by były te lasy do spalenia. Nie palilibyśmy swojego drewna, tylko spalalibyśmy w Polsce lasy Ameryki Północnej, lasy Azji Południowo-Wschodniej. To się niestety na świecie dzieje. Musimy mieć takie przepisy, które będą nas przed tym chronić. Ale tu jeszcze musimy zastanowić nad jedną rzeczą, bo mamy też szereg gatunków w Polsce, na świecie szybko rosnących, tak? I zastanowić się, co jest tym okresem pomiędzy zasianiem a zbiorem, tak? Czy jeżeli to byłyby 15-20-letnie, powiedzmy tak, kłody w tym momencie użyję tego, tak, w Stanach Zjednoczonych, bo taki może być tempo wzrostu tych gatunków, to się trzeba zastanowić, czy mamy do czynienia już z lasem, czy jeszcze z plantacją. Tam i z tego są. Ale to musimy wiedzieć, tak, ile z czego. Zawsze można te przepisy uszczegółowić, prawda? Tak. Czy mamy jakieś pytanie z sali albo też do uczestników online? Zwracam się z pytaniem o pytanie. Tak. Tak, proszę. Taką prośbę, żebyśmy wyszli stąd z postulatem od każdego z panów. Gdyby można prosić o rekomendację. To my taki mamy wspólny postulat, przede wszystkim, żeby to nasze spotkanie nie było pierwszym i ostatnim. Tylko my planujemy się pewnie, panie Piotrze, zacząć spotykać w formule, no powiedzmy, że półrocznej, bo kwartalnej to pewnie będą za małe interwały czasowe do zmian, ale taki pomysł tutaj u nas w grupie powstał i chyba warto będzie, żeby mówię, zacząć, że to jest pierwsze spotkanie z cyklu kolejnych, tym bardziej, że zarówno regulacje unijne, które są w trakcie procedowania, jak i nasze regulacje, tak, wewnętrzne, one się zmieniają i być może będą kolejne jakby aspekty, tak, które będzie warto razem przedyskutować, bo duże opracowanie lasy do spalenia, to jest, jak pan Michał powiedział też w naszym takim spotkaniu kuluarowym, to jest taki alarm, tak, dla przestroga. Tutaj nie ma zarzutu do nikogo, ani do przemysłu, ani do lasów, ani do świata nauki, tylko przestroga nad tym, żebyśmy patrzyli rozważnie w przyszłość. Tak, proszę bardzo. Proszę. Ja myślę, że tu jednym z takich wyzwań dla nas tu wszystkich byłoby próba zdefiniowania pojęć biomasy i tu w szczegółach. Ja bym nie uciekał, bo pan w opracowaniu, państwo napisaliście o tym, że GUS posługuje się pojęciem biopaliw stałych, z tym, że to pojęcie bardzo mocno funkcjonuje w krajach Zachodu i jest oparte na zapisach normy przedmiotowej, która w Polsce obowiązuje już od 2010 roku i tam nie dość, że wszystkie rodzaje biomasy, nie tylko drzewnej, zostały zdefiniowane, podzielone na źródła pochodzenia, to również zostały skodyfikowane, także można każdy rodzaj biomasy odpowiednim można i trzeba opatrzyć kodem przy definiowaniu, przy klasyfikacji jako biopaliwo stałe. I na tej bazie plus opis biomasy, źródła pochodzenia tej biomasy, moglibyśmy taki dokument przygotować i tylko do kogo? Kto będzie chciał z nami rozmawiać, bo niestety mam bardzo złe doświadczenia w tej kwestii. Sądzę, że jakieś grupy wpływów stoją za tym, żeby takie definicje nie powstały. I to nie jest nikt tutaj z nas, bo nam na tym zależy. Natomiast ktoś gdzieś
No, nie chcę tutaj teorii spiskowej uprawiać, ale coś takiego się dzieje. No, choćby sprawa tego rozporządzenia o drewnie energetycznym, które było już daleko zaawansowane i nagle koniec. Wszystko no, nietrafione poszło do kosza. Także jeżeli będziemy mieli wpływ, myślę, że tutaj jest wiele do zrobienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. I no, my jako teraz sieć badawcza Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, my możemy tutaj deklarować swoją pomoc w tej kwestii, tym bardziej, że spore doświadczenia w tej kwestii mamy. Świetnie, bardzo, bardzo za to dziękuję. Myślę, że spróbujemy też podziałać nad kontaktem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, być może ze wsparciem URE. Teraz pana Rafała bym prosił o głos. W sumie zostało wszystko powiedziane. Przyłączam się do tego, co mówił i pan Paweł Boski, i pan profesor Cichy. I mogę tylko apelować do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby zaczęło z nami wreszcie rozmawiać. I tyle. A czy mogę? Jak najbardziej, proszę. Na koniec sobie pozwolę też jako autor tego raportu i z postulatem też bym chciał wyjść, a zanim to powiem, chciałbym bardzo moim rozmówcom podziękować i widzę, że tutaj mamy, wszystkim nam na pewno zależy na lasach, zależy nam na wyrogowaniu, jeśli istnieją jakichś szkodliwych praktyk, czyli na przykład paleniem wysokiej jakości drewna, jeśli to się dzieje, mam nadzieję, że nie. Nie dzieje się, to jest. Dobrze, na tą rozmowę przyjmuję deklarację pana Pawła. Ten nasz raport jeszcze taką przestrogą, bo nie wiem, czy to dobrze tak wybrzmiało, bioenergia ma swoją cenę na świecie. W Europie niestety też. Mamy nadzieję, że nie w Polsce. W Polsce będzie rósł przemysł bioenergii, a prawo, które jest w tym momencie przed najgorszymi skutkami nie chroni. Najwyraźniej to, co chroni polskie lasy, to jest rachunek ekonomiczny. Że po prostu tym, co opłaca się w Stanach, to się nie opłaca zupełnie palić w Polsce. I jeszcze to chciałbym na sam postulat, żebyśmy byli mądrzy, jak opracowujemy prawo dotyczące odnawialnych źródeł energii. Nie wszystko, co zielone, jest ekologiczne. To jest też przekaz naszego raportu, że nie wszystko, co jest nazwane odnawialne, powinniśmy brać za dobrą monetę, tylko dobrze analizować wszystkie możliwe źródła energii. Bioenergia ma swoje miejsce w miksie energetycznym. Do jakiegoś poziomu możemy ją używać i bezpiecznie pozyskiwać. Jednak jeśli przekroczymy granice, które stawia przed nami natura ekologiczne, to możemy być kłopocie. Dziękuję. Dziękuję, Michale. Ponieważ jesteśmy już po czasie, to ja pozwolę sobie szybko bardzo zakończyć, ale przede wszystkim bardzo pocieszające jest ta otwartość i chęć na dialog. Udało się to zdiagnozować, czy podkreślić też kilka problemów. Dziękuję więc wszystkim panom za stawianie się tutaj osobiście, za dyskusję i za dalszą chęć współpracy również. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.